Czy zdarza wam się czuć głęboki niepokój, kiedy gra każe wam zanurkować? Taki irracjonalny strach może się pojawić u wielu graczy. Irracjonalny, bo woda w grze nie jest w stanie nas skrzywdzić. Jasne, nasz bohater może stracić dech i się utopić, ale zmusza nas to jedynie do wczytania gry. My jesteśmy w 100% bezpieczni. Każdy ma jakąś fobię. Chyba jedną z popularniejszych jest arachnofobia. Strach przed pająkami. Osoby widzące, jak ktoś panikuje na widok stawonoga, starają się mu pomóc słowami: on się ciebie boi bardziej niż ty jego, on ci nic nie zrobi. Wiele osób z fobią będzie świadome tego, że tak naprawdę pająk nie stanowi zagrożenia dla ich życia. Ale właśnie tym jest fobia, irracjonalnym strachem przed czymś. Skąd może brać się taki rodzaj strachu? Pierwszą możliwością jest trauma z dzieciństwa. Wielu współczesnych graczy zaczynało w latach 90. Ówczesne gry nie dysponowały taką technologią i analizą danych jak te współczesne. Twórcy robili to, co uważali za słuszne, a grafika potrafiła przerażać sama w sobie swoimi kanciastymi kształtami. Zagłębiając się w temat, źródłem może być strach przed nieznanym. W normalnym życiu często nie widzimy dna i nie wiemy, co pod wodą pływa. Jednak mamy świadomość tego, że im bliżej dna jesteśmy i im głębiej w morze czy ocean wchodzimy, tym bardziej groźnie wyglądające stwory spotkamy. Głębiny nie są dobrze zbadane, przez to zostawiają duże pole do fantazji na temat stworów i potworów. Gra, która pada dość często w tym kontekście, to Super Mario 64 i poziom Jolly Roger Bay, gdzie będąc pod wodą trafialiśmy na potwornego maszkarona. Biorąc pod uwagę, że w tamtych czasach gry uznawane były za rozrywkę dla dzieci, na takiego potwora mogły trafić nawet kilkulatki. W późniejszych latach zespół Nintendo wprowadził aktualizację zmieniającą wygląd potwora, ale trauma mogła już zostać. Inny, popularny potwór spotkał nas w Half-Life'ie. Podwodna bestia, której nazwy nie odważę się wymówić, dlatego wyświetla wam się teraz na ekranie. Potwór, który posyłał nas do grobu w ułamku sekundy, a walka z nim była koszmarem. Woda w grze nie była przejrzysta, więc trzeba było stosować techniki wabienia go samym sobą albo strzelania na oślep. Tak czy siak, trauma na całe życie i strach przed wejściem do wody. Drugim, potencjalnym źródłem strachu może być poczucie bezsilności. Jeżeli jesteśmy w wodzie, poruszamy się dużo wolniej i z mniejszą kontrolą nad ruchami. Pod wodą dodatkowo pozbawieni jesteśmy tlenu. Zaplątanie się w wodorost może być śmiertelne. Natomiast wiele zwierząt wodnych, które mogą nas traktować jak obiad, porusza się od nas znacznie szybciej. Przykład takiej sytuacji znajdziemy w Sonic the Hedgehog 2. W jednym z poziomów musimy się wydostać z fabryki, którą zalewa różowa maź. Musimy ślamazarnie skakać po półkach, starając się uciec wzrastającemu poziomowi cieczy. To, co może budzić nasze obawy, to fakt bycia pozbawionym wszelkich atutów. Sonic znany jest z niezwykłej szybkości, w tym poziomie rusza się jak mucha w smole. Stajemy się bezbronni. Tutaj również Half-Life może posłużyć za przykład. W walce z bestią nasza broń stawała się bezużyteczna. Pod wodą działała jedynie kusza i łom. W starciu z koszmarem byliśmy na straconej pozycji. Groźny dla naszej psychiki może być również koncept śmierci przez utopienie się. Brak tlenu, gdzie nasz organizm będzie szukał oddechu, a znajdzie jedynie wodę, wydaje się jedną z najgorszych możliwych śmierci. W grach, gdy naszej postaci kończy się tlen, poza obrazem daje nam o tym znać dźwięk rozpaczliwego poszukiwania oddechu. Dźwięk, który może wryć się pod skórę i mocno przerażać. Strach przed śmiercią to jeden z naturalnych instynktów i jego nie oszukamy. Tylko czemu boimy się śmierci w grze? Tak jak mówiłem na początku, jest to strach irracjonalny. Wytłumaczenie "ej, to tylko gra" tutaj nie pomoże. Szczególnie, że gry stają się coraz bardziej imersyjne. Dostajemy coraz bardziej realistyczną grafikę, świetnie nagrane audio, obraz z pierwszej osoby. To wszystko składa się na świat, w którym mocno się wczuwamy. Przez to tym bardziej odczuwamy te emocje. Taką tezę potwierdziłyby badania Indiana University Media School. Badali oni poczucie strachu w grach wideo. Większość uczestników badania wskazało, że uczucie strachu powstało przez poczucie bezradności, bycie ściganym i ogólne przytłoczenie. Dodali również, że interaktywność medium, możliwość sterowania postacią oraz możliwość utraty tej kontroli potęgowały uczucie strachu. Strach jest często pożądanym uczuciem przez nasze bazowe instynkty. Pozbawieni naturalnych drapieżników mamy je przytłumione. Poczucie strachu pozwala wybudzić te podstawowe instynkty, dając dodatkowego kopa adrenaliny, co jest przez część ludzi pożądane. Jako ciekawostkę mogę dodać, że 44% badanych stwierdza, że lubi uczucie strachu oraz że dodatkową satysfakcję z przerażającego doświadczenia daje możliwość rozmawiania o nim. Złe doświadczenie z dzieciństwa może na nas wpłynąć. Jednak to faktycznie poczucie beznadziei napędza nasz strach przed etapami wodnymi i wodą w grze. Ale pamiętajcie, to tylko gra. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę, cześć!